Witam, Rzymaszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z HTML4 na modyfikacji Equestria at War jako pan Akwileński w Federacji. Chyba dobrze powiedział. Po prostu jesteśmy teraz federacją tego regionu i tyle. Więc szykujemy się na kolejną wojnę, która będzie polegać na tym, że będziemy walczyć z tymi właśnie tutaj gościami, tylko że oni mają wystarczająco dużo dywizji, żeby się tutaj tak, że tak powiem, obronić na tej rzece, więc musimy ich trochę wyjąć stąd i poczekać, żeby po prostu się rozpierzchli. Wiem, że to może być niedobre, jeżeli byśmy mieli dosyć słabe wojsko, ale za chwilę sobie tutaj będziemy korować te kolejne jednostki. Dobra, was, tych rycerzy zostawiam, ponieważ to są jedne z lepszych jednostek, ale was pozmieniam, ponieważ potrzebujemy po prostu normalnych dywizji i wszyscy idźcie na ten rozkaz. Okej, was nie dodałem? Chyba tak. Więc teraz tylko czekamy w głównej mierze. W głównej mierze po prostu możliwe, że to będzie drugi i ostatni odcinek. Ponieważ tak naprawdę content nam się już kończy. Okej, wchodzicie do naszego państwa. A, nie możecie wejść, ponieważ muszę wezwać. Okej. Wejdźcie w takim razie. No nie, nasi sojusznicy tutaj. O, masi los, ktoś ich zaatakował w międzyczasie. Okej. Szybko atakujcie, ponieważ nas właśnie przegonili w tym ataku. No i koniec, okej. Okay. Pytanie jest takie, czy... Dobra, nie mają oni tam tego, ale my chcemy w sumie przyjąć to państwo, więc... Okej. Okay. Dobra, chyba już dobrze zrobiłem. Tak, dobrze zrobiłem. Okej. Okay. Więc ktoś chce z nami mieć dostęp. Ciekawie. Więc w głównym mierze już chyba zrobiliśmy wszystko, co takiego ważnego powinno być. Teraz tutaj możemy tylko trochę polepszyć naszą sytuację. Tak trochę. Więc czas się szykować na wojnę z tymi na południu. Nie powiem, nie będzie to łatwa wojna, ponieważ w przeszłości to w głównej mierze polegało na tym, że mogliśmy pomiędzy nimi przechodzić, ale teraz to będą mieli o wiele więcej dywizji, więc musimy teraz podbudować własną armię. Co może oczywiście zająć trochę czasu. A może mogliśmy z nimi pójść w sojusz, kiedy jakby byli komunistami. Jakby to w ogóle miało jakikolwiek sens. Okej, okay, ulepszmy te karabiny. I poróbmy artę, bo się przydałaby nam arta na pewno. I mamy jeszcze dokiart, no to zawsze fajnie mieć. Okay, jak wyglądają z tymi dywizjami? One okropnie wyglądają. Trzeba je podbudować. Okej. Okay. Maksymalnie robię podbudowanie. Czyżby się nie zapisało? A. Już. Okej. Więc się teraz będzie robiło podbudowanie i w głównej mierze jak będziemy anektować to państwo, to zgaduję, że to będzie coraz bardziej przybliżać do wojny z nimi. To nie jest tak, że my jesteśmy obecnie mega silni. O, witajcie. Okej, czas na kolejne. Podoba mi się, że koniec końców i tak mamy kapitalizm. Że wcześniej było takie, że o, idźmy do socjalizmu. Kapitalizm. Tylko państwowy. Okej, kolejne wiadomości z tymi wojnami.
To... A, ma śloca, pali nas. Nie. Nie. To był, to jest najgorszy moment, bo my nawet nie byliśmy przygotowani na to. Nie mamy żadnych w ogóle bonusów. A nasi sojusznicy też nie mają zbytnio dywizji. No. 3 dywizje. 2. 2. A, mówiłem, że to jest, nie jest dobry pomysł, że to będzie trochę nam zajmie. A. Dobra, Army Moral i atakujemy. Dobra, tutaj jakieś przejście jest. Zróbcie wężykiem, wężykiem ich. Ostatnio się udało wężykami. Tutaj też musi się udać. O nie, nie odcięli dywizję. U! Nie, nie sądziłem, że ta dywizja aż tak bardzo pójdzie do przodu. Okej. Widzę, że... metoda na wężyki się nawet udaje. Tylko, że nie jest możliwe, żebyśmy wygrali. O, w ogóle oni mają jakąś okropnie słabą armię. Teraz zauważyłem. Okej. Dawaj to wszystko na to. To jeszcze w tym momencie, kiedy dywizję zmieniliśmy. Okej, no przejmując powrotem. W ogóle to są wasze... kory, wasze kory. Więc w głównej mierze nie mamy szans, żeby to wygrać w normalny sposób. Musimy po prostu na szczęście zrobić to, żeby po prostu przyjmować te miasta główne. Okej. Jej! Upadek tego miasta! I to wcale nie jest tak, że możliwe, że za chwilę będzie nasz upadek, ale okej. Okay. Jak oni stoją? No stoją bardzo dobrze. Okej, okay, idźcie do tego miasta tutaj. O tak, no ten jeden z głównych punktów jest broniony. Ale dosłownie wyszli z niego. Dobra. I nas trzymają, więc ich nie połączymy. Dobra, ty idziesz w dobrą stronę. Ty idź w takim razie tutaj. Ty idź tu. Albo nie, pójdźmy od tutaj. To jest dosłownie jeden z tych momentów, gdzie po prostu muszę co chwila wciskać pauzę, ponieważ po prostu muszę pociągnąć te wężyki. Dobra, idziesz już? Dobra, czy będzie... Jak? Nie. Nie ma, czy... Nie mają bardzo nisko. Tutaj jest ich stolica. Dobra, gdzie wypłyniecie? Chodzi w głównej mierze o to, żebyśmy... A, dobra, tymi to nic nie zrobimy. Chodzi w głównej mierze o to, żeby każda dywizja gdzieś chodziła. Okej. Okay. A niech to. Akurat to najbliżej stolicy została złapana. Ok.
Czekajcie, a wy jesteście w stanie przejść tędy? Ci są w stanie. Możliwe, że przejść. Okej. Przejmijmy te miasta w takim razie. To jest po prostu wyścig z czasem. Oni są o wiele potężniejszym sojuszem, ale my po prostu możemy co chwila tutaj przychodzić wokół nich, mając straszne luki w frontach. Okej. O, masz los! Akurat jedna dywizja stanęła. Szybko, szybko. Dobra. Zacznijmy przyjmować te już płaty powierzchni, które nic nie robią. No nie! Dobra, przytrzymaj to. My wejdziemy. A, masz los, nie możesz przytrzymać. No nie! Ile razy jeszcze w tej stolicy będziecie? Ja naprawdę już chcę się ich tutaj pozbyć. Tylko że co chwila mi tutaj miasta przyjmują. Zobaczcie, jak są blisko tego. Okej, okay. No nie, dwie dywizje, które akurat były koło tego miasta. A. No wejdź, wejdź, wejdź i... Dobra, to nie jest to miasto, ale mamy i jak to wygląda? Nadal jest słabo. Co wy tak macie tutaj ciągle? A, przejęli to miasto. Szybko. Przyjmijcie z powrotem. Okej. Okay. Teraz mają stolicę w tym mieście. I my akurat do niego wchodzimy i... Jest poniżej. Jest! O, masz się los. O. To było... To było trudne, okej. Okay. W takim razie... Okej, okay, tego nie możemy wchodzić, nie możemy. Dobra, bierzemy. Bierzemy. Koniec. I crash! Okej, okay, to już jest trzecia próba, kiedy wchodzę w ten właśnie konferencję. Dlatego, że jest jakiś problem, że jak próbuję zaneksować to państwo, to się kompletnie gra crashuje. Więc tak. Więc nie mogę go zanektować. Jedyne co teraz mogę zrobić. Pytanie, czy mamy. No nie mamy. Mogę teraz wyzwolić go jako marionetkę. Nie chciałem jako wy, tylko chciałem was wyzwolić jako marionetkę. O, jest los. Zły przycisk. Annexer. Wiem, że przełączyłem, ale to dlatego, że się... Przyzwyczaiłem się do gry, gdy musiałem wyzwalać państwa i dlatego, sorry. Dobra, więc teraz oprócz tego jeszcze sobie weźmiemy te wszystkie punkciki, żeby zjednoczyć jeszcze was. Bum! Jej! Udało nam się jako nic nieznaczące państwo. Zjednoczyliśmy ten region cały. Mamy stolicę w tym miejscu. Ile to jest? 23 miliony. Dobra, 23 miliony w takich motach jest dużo, ponieważ zazwyczaj realistycznie to by było, że z jakieś 80, 60 czy 80 milionów, coś takiego. Więc
Dostaliśmy jeszcze pozostałe dywizje naszych marionetek. Gościowi się zepsuł portret. Czasami się to dzieje. Tak, czasami się to dzieje, nie wiem nawet dlaczego. I tak, no i udało nam się to zrobić. Szczerze powiem, ostatnio się zawiodłem na tym modzie, dlatego że event mnie pochłonął. I to było trochę denerwujące. Więc ogólnie rzecz biorąc, tutaj nie ma kontynuacji czegoś takiego. Możemy jeszcze poczekać chwilę, czy coś będzie. Możemy zmienić. A, będzie kontynuacja. Tylko pytanie jest takie, jak wygląda, będzie ona wyglądała. Więc tak, że możemy zapisać, ponieważ zapewne też nam skraszuje za chwilę. Więc... A nie! Nie zmieniło. Dobra, więc zamieniliśmy tylko stolicę. Nie musieliśmy od razu ginąć, tak jak ostatnio zrobiłem, że... Bohater narodowy, człowiek, który wszystko, znaczy się gryf, który wszystko tutaj pozałatwiał, pomógł i w ogóle wszystko poogarniał. I co? I zabrali mu władzę. Ale przynajmniej był jako minister popularny. Plus 15 stabilności, to zawsze się liczy. To najwyższy poziom, jeżeli chodzi o popularny figurehead. Więc tutaj możemy sobie pozdobywać. Więc nie powiem, oprócz tego, że to jest coś takiego, że... Ten content jest bardzo, ale to bardzo ukryty. On jest fajny. Naprawdę jest fajny i polecałbym. Oczywiście to bym musiał ogarnąć, czyli jest ok, dlatego że ogólnie ja tak patrzyłem, to w sumie nie wyglądało, żeby to było takie zachęcające. Bo tutaj mamy tylko, o właśnie tutaj, claimy na dwa regiony z tego wszystkiego. I tyle, no i mamy jeszcze coś tutaj takiego, ale nie wiem, chyba chodzi o to, że po prostu, że no wielki Tarin w ogóle. W ogóle podoba mi się, że wojna graniczna, nie domowa, graniczna jest o dwa regiony, które są głównym częścią tego państwa. Więc to byłoby wszystko z tej serii, no dwuodcinkowa seria, no to trochę szybka. Będziemy się zapewne widzieć w kolejnej serii z tego państwa, ponieważ spróbuję ponownie. Zobaczymy. Bo nie jest to jakoś, że tak powiem, państwo, które ma spokój na samym początku gry. Ale to już się zobaczymy, na jak to pójdzie. Więc widzimy się w kolejnych seriach. No to cześć.